Myślę, że to bardzo ważne wydarzenie. Fakt, że we Wrocławiu jedno z liceów będzie nosiło imię wyjątkowej kobiety, wyjątkowej dziewczyny, Danuty Siedzikówny, Inki, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Jej nieugięta postawa, jej patriotyzm, jej oddanie ojczyźnie i wierność wyznawanym ideałom, w moim odczuciu, sądzę, że nie tylko w moim, jest gwarantem tego, że młode pokolenie Polaków chce podążać śladem żołnierzy niezłomnych, w tym Danuty Siedzikówny-Inki. Że my od początku bardzo żeśmy kibicowali temu pomysłowi. Inicjatywa wyszła od uczniów, ale trzeba też pamiętać, że tu olbrzymia rola nauczycieli pierwszego liceum. Ostatnio gdzieś doszły do mnie takie słuchy, że oskarża się nauczycieli o to, że są winni tej całej sytuacji, więc ja chciałbym bardzo stanowczo podkreślić to, że nauczyciele tam bardzo duży wkład wnieśli w to, żeby właśnie ten pomysł był zrealizowany. Większość kadry pedagogicznej głosowała za kandydaturą Inki. No zresztą sam fakt, że młodzież taki pomysł podjęła, to bardzo dobrze świadczy o ich wychowawcach i nauczycielach, więc to taka wspólna inicjatywa uczniów wsparta przez nauczycieli i rodziców. Bardzo dziwna sytuacja z tym jakimś wahaniem czy wstrzymaniem decyzji. No na całe szczęście jest już decyzja pozytywna. Wielki sukces społeczności szkolnej. Wielki sukces społeczności szkolnej, ale również pokazanie, że powinniśmy jakby mocno domagać się swoich praw, że ta presja medialna na to, żeby uszanować decyzję społeczności szkolnej, była skuteczna, była ważna. No my się bardzo cieszymy, jesteśmy niezwykle szczęśliwi. Do tej pory nie było liceum imienia Danuty Siedzikówny w Polsce. Jest jedna szkoła podstawowa, jedno gimnazjum, więc to będzie pierwsze liceum w Polsce, a jeszcze szczególnie, że jest to pierwsze liceum ogólnokształcące we Wrocławiu, to myślę, że to też pewna duma dla naszego miasta, że właśnie będzie miał taką patronkę i to jeszcze w tym czasie, kiedy zidentyfikowano szczątki Danuty Siedzikówny. Fantastyczna sprawa. Danuta Siedzikówna Inka jak nikt inny zasłużyła na to, żeby być patronem szkoły i to nie tylko we Wrocławiu, ale właściwie w każdym mieście Polski powinna być patronką polskiej młodzieży. Przypomnijmy jej niezłomną postawę. To była dziewczyna, która walczyła z dwoma okupantami, niemieckim, a potem sowieckim. Walczyła pod dowództwem słynnego majora Zygmunta Szędziela-Żołupaszki. I ten najbardziej tragiczny okres jej życia pokazał, że była kobietą, dziewczyną niezłomną. Tak? Niezłomnych patronów powinniśmy mieć w naszych szkołach. Cieszę się, że ostatecznie po perturbacjach, które nastąpiły, jednak Danuta Siedzikówna zostanie patronką szkoły we Wrocławiu. Ona rzeczywiście zachowała się jak trzeba. To jest cytat, jak wiadomo, z Grypsu, który kazała przekazać, prawda? Na wolność. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i my powinniśmy też zachować się jak trzeba i doceniać tego typu nieugięte, niezłomne osoby. Zazdroszczę tej młodzieży, która wrocławskiej, która będzie miała takiego patrona, aby ci młodzi ludzie szli drogą Danuty Siedzikówny-Inki i też byli niezłomni.